Cześć, witam Was w kolejnym odcinku iSpot High Five. Ja mam na imię Janek z iSpotu. Mam ze sobą kolegów z iMagazine. Norbert i Dominik. Tak, powiadamy dzisiaj o naszej nowej konferencji Apple'owskiej, którą przed chwilą widzieliśmy i o naszych wrażeniach z tej konferencji. Zapraszam. No dobrze, panowie, powiedzcie, co Wam się dzisiaj podobało na konferencji najbardziej? No bo dużo nowości i pytanie, co najbardziej przykuło Waszą uwagę? No wiesz, dzisiejsza konferencja była tak fajna, chyba najfajniejsza z ostatnich wszystkich konferencji, że faktycznie pewnie można było powiedzieć, że podobało mi się wszystko, bo tak faktycznie było. Dużo nowości. Dużo nowości, dużo fajnych odświeżeń produktów, które domagały się odświeżenia i powinny być odświeżone już jakiś czas temu. Fajnie zrobiono to teraz. Jeśli miałbym wybrać jakoś na szybko, co najbardziej mi się podobało, to myślę, że to jest nowy MacBook Air, bo to jest jeden z bardziej przyznanych popularnych komputerów. Bardzo, bardzo często kupowany, to prawda. Nie miał dawno odświeżenia, miał ekran, jak to ktoś mówił, ze śmietnika, więc no naprawdę, ten komputer wymaga odświeżenia. Retina super. Się przyda. Retina się przyda, bardzo fajny komputer, nie widzę sensu dla 12 teraz troszeczkę. Super sprzęt, jest to myślę, że jedna z najważniejszych premier tej konferencji. Druga rzecz, która mi się bardzo podobała oczywiście, to bardzo już tak osobiście, to MacBook. Nie MacBook, tylko iPad Pro w wersji mniejszej, 12-calowej, bo to będzie mój kolejny. Przyznam szczerze, że też dokładnie ten sam model będę wybierał, bo wygląda to świetnie. Powiedz, co Tobie się najbardziej podobało? Wszystko. Nie, tak naprawdę ja się nastawiałem na iPady i dostałem to, czego chciałem. Też będziesz kupował iPada Pro. To jest jedyny produkt, który zawsze wymieniam. Komputera nie wymieniałem od 4 lat. A iPada każdą wersję. Na konferencji pojawiła się ta informacja, że to ma zastąpić komputer, prawda? A to wiesz, już ta moc, to wszystko. iPad ma zastąpić komputer od momentu wprowadzenia, a teraz faktycznie jeszcze wprowadzając USB-C, tak. No to jest... Ciekawa była informacja, że nowe iPady są 92% szybsze od 92% komputerów na rynku, tak. Laptopów sprzedawanych. No, bardzo mocno poprawiono performance i te nowe iPady Pro wyglądają rzeczywiście jako narzędzie profesjonalne, bardzo obiecująco, więc ja dla mnie hitem jest pełny Photoshop. Tak. Przewinęła się w AutoCadzie. Może gdzieś się pokrywa. NBA najnowsze. Tak, zobaczcie porównanie. Ja czekam na porównanie. Naprawdę. Jeżeli będzie, to było porównanie, że to jest iPad jest szybszy od 92% laptopów na rynku oraz że dorównuje jakością grafiki do Xboxa. Tak, One S. Dokładnie. No, to są na pewno rzeczy, które nam się mocno podobały. Moim faworytem, takim niedocenianym trochę, jest Mac Mini też, dlatego że komputer, który jest tak malutki, a w największej wersji, o której też czytaliśmy już na stronie Apple'owskiej, jest niesamowicie potężny, prawie potężny jak Mac Pro. No właśnie to nawet chyba bardziej może być potężny niż niektóre wersje Maca Pro, więc rewelacyjny sprzęt, bardzo mały. Znam full ludzi, którzy już właśnie teraz kompletują to i klikają do torby, ponieważ są youtuberami, zajmują się składem filmów na bieżąco i dla nich potrzebują mocnego, wydajnego komputera, który jednocześnie jest mały i faktycznie myślę, że tam... Grafika, ludzi... edycja, tak. Kompaktowy. Bardzo fajny komputer, więc dużo bardzo nowości. Trochę nieobecnych też, bo na przykład nie zobaczyliśmy AirPower ciągle, chyba już go nigdy nie będzie, czyli podkładki do ładowania. Gdzieś tam to utknęło, tak, ale zobaczyliśmy nowy Apple Pencil, który jest ładowany bezprzewodowo z iPada. Tak, co więcej, nowy iPad może być ładowarką do iPhone'a. Tak, czyli jest to najdroższa ładowarka do iPhone'a ever. Ale jednocześnie najbardziej funkcjonalna. Widzieliśmy, że nowy Apple Pencil ma tak naprawdę możliwość ładowania się bezprzewodowo i automatycznie się przyczepia magnetycznie do obudowy iPada, co było jedną z rzeczy, która oczywiście zwracała uwagę, czemu tego nie zrobiono w poprzednim iPadzie. W poprzednim iPadzie, dokładnie, też zawsze ten Apple Pencil, widzisz, tam przewijał się, jakieś były case'y, gdzie było łatwo wkładania, tutaj przyczepiamy. Tylko niestety Apple Pencil jest nowy, klawiatura jest nowa, na wszystko musimy wydać nasze stare pieniążki. Nowy Apple Pencil i nowa klawiatura wreszcie mają jakby tworzyć pełen case, czyli przód z tyłem od razu będzie chroniony, Apple Pencil z boku przykładany magnetycznie. Wygląda to bardzo obiecująco. Czekam na to, aż będzie w sklepach. Nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi. Wiem, że nowe wszystkie sprzęty wchodzą w dniu moich urodzin do sklepów. Jest okazja, już bardzo niedługo. Adres do wiadomości redakcji. Ja jeszcze na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, bo to już tak bardziej technicznie. Pierwszy raz były na scenie nowe osoby.
osoby, których nigdy wcześniej nie było na prezentacjach. Bardzo fajne to zrobiło na mnie wrażenie. Oni się mega sprawdzili, wiedzieli, co mówić, nie byli stremowani. No, oprócz tej dziewczyny, ale ona była troszkę. Ale wiele nowych twarzy, twarzy w Apple, które prezentowały nowe rozwiązania. Aplikacyjne. Nie było Ive'a, który... I to właśnie jednocześnie nikogoś nie było, Ive'a. Wszyscy znają się, co robi Ive, więc Ive na pewno projektuje nową choinkę na narodzenie. Projektował również nowego iPada, który ma bardzo fajne. Takie kanciaste krawędzie, które przypominające iPhone'a 5, co myślę, że wiele osób spodoba. Albo pierwszego iPada. Pierwszy iPad też miał przecież kanciaste krawędzie, on kiedy miał poduszkę pod spodem, ale miał kanciaste. Będzie na pewno bardzo wygodny do trzymania, więc ten kształt bardzo do mnie przemawia. No i oczywiście świetny wyświetlacz, który jest jakby od krawędzi do krawędzi. Face ID. Face ID, które można też odpalać z każdej strony. To jest super. Fajne, bo w iPhone'ie tego nie ma. I to... Niestety, ale będą na pewno nad tym pracować. Bo... Czyli co, 7 listopada przychodzimy do iSpotu. Jak najbardziej. No na pewno będziemy mieli sprzęty do pokazania. Będą sprzęty wystawione już, żebyście mogli się nim pobawić. O dostępność pytajcie w każdym iSpocie, ale na pewno będzie dużo tych nowości i dużo osób zachęcamy do tego, żeby sprawdziły możliwości nowych sprzętów Apple'owskich. Staję w kolejce. Jak coś, zapraszamy do iSpotów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach iSpot High Five. Dzięki kolegom z iMagazine za obecność i do zobaczenia. Trzymaj się. Do zobaczenia.